Na inwestycje sportowe w latach 2016-2023 do gmin powiatu sandomierskiego trafiło prawie 32 miliony złotych. Pieniądze pochodziły z Polskiego Ładu, Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz programu Sportowa Polska, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wiceszefowa tego resortu, Anna Krupka, w środę w Krzyżowie Szlacheckim koło Zawichostu podsumowała 7-letnie działania wspierające lokalny sport. To tam niedawno powstało nowe boisko wielofunkcyjne dzięki pomocy finansowej ministerstwa. W ramach programu Polski Ład remontowana jest także sala gimnastyczna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która jest przed nami. Zostanie ona poddana termomodernizacji i będzie dobrze służyła uczniom tej szkoły, szkoły w Krzyżowie Szlacheckim. W gminie Zawichost przeznaczyliśmy także blisko 3 miliony złotych dofinansowania na powstanie nowego, nowoczesnego stadionu miejskiego, który będzie wizytówką tego miasta, miasta Zawichost. Ale oprócz tych inwestycji w tej oto gminie mamy także inne inwestycje sportowe. To chociażby 15 milionów złotych na remont pływalni w Sandomierzu. 15 milionów złotych, które pochodzi z programu Polski Ład. To także środki, które popłynęły do gminy Klimontów na budowę boiska wielofunkcyjnego, boisk piłkarskich w różnych miejscowościach, w Klimontowie, ale także w Ossolinie. Parlamentarzystka przypomniała, że ministerstwo wspiera także mniejsze inwestycje, takie jak otwarte strefy aktywności. Takie miejsca powstały w większości sandomierskich gmin. Anna Krupka dodała, że celem takich działań jest propagowanie sportowego stylu życia i bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych mieszkańców regionu. Razem budujemy świętokrzyski sport, razem budujemy sport przyszłości. Bo bez bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej nie ma sportu dzieci i młodzieży, nie ma sportu powszechnego, ale także nie ma rozwoju sportowych talentów. Stawiamy na sportowe talenty. Wierzymy, że dzięki tym nowoczesnym obiektom sportowym dzieci, młodzież będą mogli kształtować swoje sportowe talenty i będą mogli reprezentować Polskę na największych arenach sportowych świata. Na spotkaniu z mediami pojawili się także samorządowcy. Wójtowie podziękowali za docenienie małych ojczyzn i wspieranie młodych, wschodzących talentów sportowych. Rozwój infrastruktury sportowej jest bardzo ważny i być może to jest takie stwierdzenie banalne, ale to, o czym mówiła pani minister, to jest stworzenie godnych warunków do rozwoju, myślę, dużych talentów sportowych, a takie talenty na terenie naszej gminy są i cieszę się, że tutaj dzieci i młodzież będą mogły swoje talenty rozwijać i realizować swoje pasje sportowe. Stadion miejski czy boisko wielofunkcyjne są miejscami, które służą całej społeczności naszej gminy, nie tylko dzieciom i młodzieży ze szkoły w Krzyżowie Szlacheckim, także tutaj odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne i niezależnie od wieku wszyscy chętni mogą z tej infrastruktury korzystać. Sport to bardzo ważne, proszę Państwa. Sport to zdrowie, ja pamiętam już od najmłodszych lat. Sport to zdrowie, Pani Minister. Tak jest i to młodzież stoi ze mną. Bardzo się cieszę, że młodzież jest tu dzisiaj, pewnie ćwiczyli też. Ja pamiętam młode lata, ale nie mieliśmy takich warunków, jak dzisiaj wy, młodzież, macie. Także serdecznie dziękujemy za te boiska, za te hale sportowe. No ja w gminie Oniów to mam też trochę tych boisk, mam też i hale sportowe. Przyjechałem tutaj podpatrzeć, przyjechałem się uczyć, chyba tak to trzeba też powiedzieć, poduczyć jeszcze. I tutaj razem z radnym powiatowym Waldemarem Marszczakiem myślę, że będziemy aplikować o środki Ministerstwa Sportu na budowę boisk przy szkołach podstawowych w Gerlachowie i przy szkole podstawowej we Mściowie. W gminie Dwie Kozy jest specyficzna sytuacja, bo organem prowadzącym dla szkoły podstawowej gmina jest tylko dla jednej szkoły podstawowej, natomiast jest 7 stowarzyszeń, więc to jest troszkę jeszcze inna sytuacja, ale będziemy aplikować o środki
z Ministerstwa Sportu na budowę tych boisk przy szkołach stowarzyszeniowych. W ramach m.in. ministerialnej dotacji Zawichost wreszcie doczeka się stadionu sportowego. Na ten cel samorząd otrzymał blisko 3 miliony złotych. Największą inwestycją regionu ma być przebudowa miejskiej pływalni w Sandomierzu. Królewskie Miasto otrzymało z programu Polski Ład aż 15 milionów złotych. Piotr Andryka, STV Info.